Cześć, z tej strony Norbi, kolejny odcinek cyklu przygody Geralta Wiedźmina, dodatek Krew i Wino. Słuchajcie, Wiodło paniczowi Liamowi i panience Matyldzie. Mogę tutaj coś sobie poprawić? Czemu nie? Okej. Słuchajcie, zastanawiałem się właśnie, co zrobić, jaką misję sobie teraz przygotować i stwierdziłem, że zrobię sobie coś takiego jak beknerskie safari. Jak widzicie, mam 42 poziom, brakuje mi odrobinę tylko do tego, żeby wbić się na 43 i prawdopodobnie i tak nie zdążę tutaj sobie to poradzić z tym, ze względu na to, że jeżeli zniszczę jakieś tam potwory, coś tam, no to wówczas będę i tak mi tutaj będą punkty przyrastać. No i wskoczyć na ten 43 poziom, chociaż 6 punktów to trochę za dużo, rzeczywiście. Mam tutaj jeszcze te wszystkie poszukiwania, arcymistrzowski rysunek Manticory, wilka, gryfa i tak dalej, ale mam też jeszcze braterską miłość i chyba, no to mówię, zostawię sobie teraz tą właśnie opcję tego safari beklerskiego. To jest w tym miejscu, więc muszę udać się do wioski Lisie Doły. Przy okazji przejdę sobie tutaj i odkryję tą tablicę ogłoszeniową, chociaż jeszcze powinienem pójść do tego książęcego Camerariusa i troszeczkę od niego uzyskać kasy, ale na razie sobie, może tak, w następnym odcinku pewnie tam do niego pobierzę. Dobra. Czyli tak, mamy tutaj szybką podróż i teraz muszę udać się do wioski Lisie Doły. Szybką podróżą, szybko się tam udać. Dobra. Mogłoby się delikatnie szybciej wczytywać, no ale nie ma co narzekać. A, już tutaj byłem, zatem muszę się udać tak, tutaj najpierw, w tą stronę. No to wezwijmy sobie płotkę 300 kroków, to troszeczkę za daleko, żeby sobie tak, o, jakby fajnie było, jeżeli byłaby taka możliwość wskoczyć na płotkę tak z góry. Niestety nie jest to dane. Dam radę tędy? Słyszeliście już kukułkę w tym roku? Ja słyszałem. I to nie w grze, ale na żywo. Coś tu nie gra. Dalej. Dobra. Ale śmierdzi! Winnica Castel Revo. Przecież to rzecz ogólnie znana. Najlepszy szczegół... Dobra, i teraz sobie przeglądnijmy, co my tutaj mamy. Potrzeba ci zielarki. Kobiety, pilnujcie swoich mężów. Mieszka wiedźma, która miesza w chłopom w głowach. Nie wiem, jakimi czarami się posługuje Łachudra, ale odkąd mój ślubny wyprawił się do niej, nie poznaję go. Przestrzegam was przez wiedźmą z rysiej skały. O, ciekawe. Bajarz. Opowiadam bajki. Uwaga, błędni rycerze. Ale proszę, żebyście przestali napadać na wiatraki. Nic wam one nie zawiniły. A przez wasze chocki klocki wydajemy krocie na naprawy. Dobra. Strzeżcie się posiadłości Karajanów. Potrzebny specjalista od czarów. A i wiedźminy potrafi, jak zajdzie wyższa konieczność. A wiedźmie. Okej. Okay. O damie i jej rycerzu. Potrzebny specjalista od czarów. Przeczytajmy sobie. Jakob Drwal z Lisich Dołów. Dobra, jedź. Przepraszam pana tutaj. Dalej. Czekajcie. Czyli tego Jakoba mielibyśmy.
znowu do lisich dołów, ale na razie sobie to odpuszczę. Znaczy, odpuszczę. Może nie tak do końca. Zaraz zobaczę, ile tam punktów można zdobyć. Bo jeżeli już jest to zbyt późno, no to sobie na razie odpuszczę. A jeżeli nie, a tak cisnę przez te winnice jak normalnie. Nowy znacznik, wejście. Przesadzasz, Wilmarze. Nic mi nie wyjdzie. Panie hrabio, nalegam. Z nami będzie hrabia bezpieczniejszy. Nonsens. Panie hrabio, za pozwoleniem zgadzam się z Wilmarem. Nie wiadomo, co tam siedzi w puszczy. Dobra, idźmy zobaczyć. Porozmawiaj z hrabią. Doprawdy wzrusza mnie wasza troska, ale na ten dzień czekałem od dawna. Pozwólcie, że przeżyję go tak, jak sobie zaplanowałem. O, zdaje się, że jest już mój przewodnik. Uszanowanie. Witaj! Witaj, biały wilku. Widziałeś ogłoszenie, prawda? A co ja plotę? Skoro tu jesteś, to na pewno widziałeś. Pozwól, że się przedstawię. Hrabia Beledal. Jestem wielbicielem twoich dokonań. Miło mi. Wiedźmini hrabio nie Beledal. Często to słyszą. Ależ panie hrabio, chce pan iść tylko z Wiedźminem? Ja rozumiem, że to chłop nas chwał, ale cała ta wyprawa to zbędne ryzyko, a decyzja, żeby nas ze sobą nie zabrać, to już z całym szacunkiem jest absurd. Żeby nie powiedzieć jeszcze gorzej, szaleństwo. Może nie umrę, jeśli przez pół dnia nie będzie koło mnie kogoś, kto będzie mi podcierać tyłek. Wybacz te lamenty. Ale może się dla ciebie to źle skończyć. Może na przykład gaciorki obetrzeć, albo na przykład... Mam dla ciebie dość nietypową propozycję. Tylna część ciała może ci się zaczerwienić. Jestem wielkim miłośnikiem dzikiej przyrody, a w Toussaint żyje kilka gatunków niespotykanych nigdzie indziej. Chciałbym, żebyś towarzyszył mi w wyprawie, która je uwieczni. A i oczywiście, żebyś mnie bronił, gdyby coś poszło nie tak. Bo moi dzielni obrońcy doniosą żonie, że o siebie nie dbam, jeśli choćby się zadrapię. A wtedy sam rozumiesz, marny mój los. No dobra, ale kto ty jesteś w ogóle? Bo wiemy tylko tyle, że jest on miłośnikiem moich dokonań. Natomiast nie wiadomo, kim ty jesteś. Może w ten sposób. Hrabia Beledal? Ten słynny hodowca drobiu? Nie. A pan... Ten słynny hodowca drobiu to był mój dziadek. Ja zajmuję się winami. Sprowadzam najlepsze gatunki z tutejszych winnic do rodzimego Kowiru. Dlatego od czasu do czasu odwiedzam Beauclair. No a wtedy... powiedzmy, że lubię poobcować z dziką przyrodą. I do tego potrzebny ci wiedźmin? Mógłbyś wziąć swoich strażników. Taniej by wyszło. No, pewnie bym mógł, ale im też należy się chwila wytchnienia. Prawda, panowie? A poza tym nie da się ukryć. Jestem bogaty, a kto bogatemu zabroni? Wynajmować nawet wiedźmina, no dokładnie. Cała ta wyprawa to po prostu kaprys bogacza. Jest jeszcze Clarissa. Wilmarze, proszę. Przepraszam, kto? No, to moja córka. Przywożę jej z podróży różne pamiątki, to taka tradycja. Ale ja bym mógł ci dać troszkę tych pamiątek, bo ja mam już trochę, tylko sobie pozbrałem. Widzicie? Widzieliście tam tego gościa, który sobie tam dłuje w zębach takim sztyletem? Niezły jest. Dobra, na czym dokładnie polega to zadanie? Zobaczmy sobie. Zanim się zgodzę, chciałbym poznać kilka szczegółów. Dokąd idziemy? Co dokładnie miałbym robić? Z grubsza podziwiać tutejszą faunę i florę. A mnie może przy okazji uda się coś uwiecznić. Uwiecznić? Tam dalej tam sobie dubie w zębach. Normalnie. Jest w stanie uchwycić obraz. Uchwycić obraz. Normalny aparat. Co takiego? To taki jakby przenośny megaskop. Chwyta zdarzenia i zmienia je w iluzję, na podstawie której maluje później obrazy. Czyli chcesz, żebym z tobą poszedł
oglądał zwierzęta i kwiatki i... Tak, tak. Mniej więcej do tego się to sprowadza. Tyle, że wcześniej musisz ustalić, gdzie dokładnie są stworzenia, które chcę uchwycić. No, bo ja niestety wiem tylko w przybliżeniu, gdzie mogą znajdować się ich siedliska. No, a gdyby coś poszło nie tak, to będziemy mieć w zanadrzu twój miecz. To jak? Zgadzasz się? Powiedziałeś jedno zdanie. Jestem bogaty, no to jedziemy. To dość nietypowe zlecenie. Tak, tak, tak. Zdaję sobie sprawę. Dlatego honorarium ostatnio będzie... Ostatnio zarabiał nawet po 1000. W Beklerd to rzeczywiście było... Jeśli poproszę... Eldorado da Wiedźmina. ...ustalili jego wysokość. Ależ skąd? Proszę, powiedz. Ile sobie życzysz? Świetnie. Umowa stoi. No dobra. No to let's go. To nie wygląda na trudne zadanie. Chętnie zrobię dla odmiany coś przyjemnego. Świetnie. Szkoda trochę, że tak mało kasy za to dostanę. Przed przyjazdem wysłałem prośbę do kilku tutejszych myśliwych, żeby zlokalizowali siedliska interesujących mnie gatunków. Zaznaczyli je na mapie. Dobra robota. To powinno trochę skrócić czas tropienia. Ruszamy? Tak, chodźmy. Będę miał teraz idealne światło. O ja pierdziu, co on ma na głowie? Ja myślałem, że to taki normalny aparat. Zarąbiście. Skoro ja mam mapę, to pozwól, że poprowadzę. Więc tak, prowadź hrabiego w pobliżu... Nie wolałeś wyruszyć na tę wyprawę ze swoją świtą? Ach, takie wyrwanie się spod skrzydeł ochrony. To dla mnie jak wybawienie, wiesz. Zależy mi na podziwianiu zwierząt i uwiecznianiu, a nie zabijaniu ich. A co jeśli zaatakują? No to wówczas nie będzie wyjścia. Ostatecznie nie chcemy stać się obiadem. Aha, to mamy eskortować. Siedlisko panter, no to zaczniemy od... Ale dopóki są spokojne, my też ich nie prowokujmy. Zależy mi na tym. Dobra, kłenik. I mamy tutaj pantery, tak? Czyli nie możemy... Chyba będę musiał do nich podejść spokojnie. A dopiero później... W razie czego... spuścić im w pierdziel. Według twojej mapy pantery powinny być gdzieś niedaleko. Trzymaj się blisko i miej oczy szeroko otwarte. Mam prośbę. Coś słyszałem, jakiś pomruk. Ale brzmiało mi to bardziej na niedźwiedzia. Dobrze, to taki misiek pysiek. Słyszysz? To pantery. Szczerze mówiąc, nie. No ale twoje zmysły są zapewne bardziej wyczulone, więc im ufam. Dwie sztuki, a z nimi jest ciężko walczyć. Cholerni kłusownicy. Pewnie zastawili sidła na niedźwiedzie. A złapała się pantera. Małe kręci się obok. Pomożesz jego matce? Spróbuję. Ale najpierw ją uspokoję. Bo inaczej się na nas rzuci. Świetnie. Będę miał piękne ujęcie, jak ją uwalniesz. Namawiają, że wiedźmini są bez serca. Ten obraz zada... Nie tak miało być. Coś ty zrobił. Aaaa!
Nie chciałem tego, wierz mi. Ale bałem się o twoje bezpieczeństwo. W końcu po to mnie wynająłeś. Na tym by się skończyło, że załatwiłaby i ciebie. Tylko tym razem proszę cię o większą ostrożność. Jak na człowieka z miasta, masz bardzo szerokie zainteresowania. A, prawda. Co tu? Oczywiście jest ich sporo. Wina, przyroda, malarstwo. Wyobrażam sobie, że wiedźmińskie życie jest z całym szacunkiem trochę bardziej monotonne. To jest ta młoda. Szkoda. Dobra. No, ale teraz mamy siedlisko skolopendromorfów i to mnie nie bawi, ze względu na to, że no, tam będzie ich więcej. Będę musiał ochraniać tego naszego nieszczęsnego hrabiego. A wiadomo, że skolopendromorfy są problematyczne. Skolopendromorfy drążą tunele pod ziemią. Towarzyszy temu zawsze charakterystyczny dźwięk. Po nim je wytropimy. Trzeba tylko pamiętać, żeby ochronić naszego hrabiego. A ten północny wiatr mi się tutaj dosyć mocno przyda. Tu dźwięk jest bardzo wyraźny. Musimy być blisko gniazda. No i jesteśmy, widzicie? Stąd raczej nie uda mi się złapać dobrego ujęcia. Poczekaj. Znajdziemy ci bezpieczne miejsce. Ostrożnie stawiaj stopy. Skolopendromorfy są bardzo wrażliwe na dźwięki i drgania. Łatwo je obudzić i rozdrażnić. Może tutaj? Nie wiem. Nie jest trochę za blisko? Tu jest twardo. Spróbujmy znaleźć inne miejsce. Tu powinno być bezpiecznie. No, tyle, że pod tym kątem nic nie widać. Tak też się myślałem. Dobra, to szukamy dalej. To jest to z tych zadań takich nie do końca fajnych, ze względu na to, że nie dość, że będę musiał walczyć o swoje przetrwanie, to jeszcze będę musiał jego ochraniać. Dobra, tutaj jesteśmy. Może tu? Odpowiednia odległość i światło chyba też dobre. Tak, tak. Tu będzie idealnie. Dobra, poczekajmy na niego. Wywabisz je? Chwila. Zastanawiam się czym. Trzeba wprowadzić ziemię w wibrację. Spróbuję rzucić petardą albo znakiem. A ty uważaj i nie podchodź bliżej. No, zniszmy im gniazdo. Doskonały dzień na uchwycanie zakupu. No, na pewno. Wróć do hrabiego, czyli mogę je sobie odpuścić. Okej. Czy raczej nie odpuszczać? No jestem ciekawy, czy hrabia się będzie tutaj na mnie bardzo... Dziękuję, to było naprawdę wspaniałe. Możemy ruszać dalej. Areny. Teraz już nie mogę. Dobra, czyli nie muszę ich zniszczyć, nie muszę ich zabijać. Tylko
Hrabiemu zależało na tym, żeby... Dobra, porozmawiaj z nim. Zależało, żeby je sfotografować. To było naprawdę ekscytujące, dziękuję. Mam do ciebie jeszcze jedną prośbę. Chciałbym zobaczyć tutejsze pawie podczas rytuałów godowych. Ponoć statko żyje niedaleko stąd. Możemy tam pójść, ale o podglądaniu godów zapomnij. Skończyły się miesiąc temu. O, to fatalnie, bo liczyłem na uwiecznienie ich ogonów w pełnej krasie. A może gdybyśmy jakieś spotkali, myślisz, że byłbyś w stanie skłonić je do zaprezentowania swoich wachlarzy? Co masz na myśli? Ja ogona nie mam i na pewno go sobie nie dorobię. Myślałem raczej o tej waszej wiedźmińskiej magii. Ponoć potraficie wpływać na różne istoty. Tak. Mogę spróbować, ale nic nie obiecuję. Świetnie, to mi wystarczy. Nie wiem dokładnie, gdzie jest stado, ale zaprzyjaźniony myśliwy wskazał mi kilka prawdopodobnych miejsc. Zaznaczę ci je. No dobrze, to poszukajmy tych pawi. Aj, kurczę, pawie. Gdzie ja te pawie mogę znaleźć? Zając życie, to pewnie i tak znajdę je w ostatnim miejscu. Tutaj mam jeszcze kilka znaków zapytania, ale nie muszę ich robić teraz, także no, to będzie nawet niezłe. Tutaj zastanawiam, dlaczego pawie? Moja córka bardzo je lubi. Chciałbym jej zrobić przyjemność. Jesteśmy blisko. Miej oczy szeroko otwarte. Chyba nic z tego. A czekajcie, tutaj jest jakieś pióro. Śmierdzące. Pióro z tylnej części kupra powleczone łojem. Paw niedawno je zgubił, a łój cuchnie w charakterystyczny sposób. Powinniśmy łatwo wytropić stado. Miło oglądać Wiedźmina w akcji. Dobra, czyli powinniśmy mieć tutaj zapaszek. Jest, dobrze. Nie w tą stronę, w drugą. Zobaczmy, gdzie tutaj mam. Nic. Wróćmy w to miejsce. Zapach się kończy tu. Znaczy, albo inaczej mówiąc, stąd się zaczyna. Dobra. Idzie tędy. Tędy. Okej, do góry. Znaczy, że jesteśmy blisko. Sam pawie. Jakie piękne. Gdyby jeszcze tylko rozłożyły ogony. Spróbuję to załatwić. Znajdź sobie dobre miejsce. Jestem gotów! Możesz użyć swojej magii! Dobra, dwa z trzech. Okej,
Jest 3 z 3. O! To będzie dzieło sztuki! Uśmiech, proszę! Uważaj! Skolopendromorfy! Skąd się tu wzięły? Musiały za nami przypełznąć! Odsuń się! Geralt, ratunku! Tak, stop. Nie patrz w moją stronę! Dobra, załatwiony. Już po wszystkim. O, było gorąco. Chyba mam dość wrażeń na dziś. Dobra, a skrotujemy jeszcze hrabiego. Są takie proste zadania. Wspaniała przygoda. Masz już wszystko, czego chciałeś? Tak. W takim razie wracajmy do obozu. I to będzie na tyle? Myślę, że to będzie jakieś bardziej poważne zadanie. Zwracam wam waszego pana. Całego i zdrowego. Wdzięczniśmy. Widzicie? Nie było się czego bać. Dzięki, żeś zadbał o pana hrabiego w Wiedźminie. Dobrze mu zrobiła ta wyprawa, wyraźnie odżył. Zaczekaj chwilę, Geralt. Pójdę po sakiewkę i uregulujemy należności. Odżył od czego? Odżył? Spotkało go coś przykrego? Nie mówił ci? 10 lat temu jego córka Klarysa spadła z konia. Od tamtej pory nie może chodzić. Jest właściwie przykuta do łóżka. Przed wypadkiem była ozdobą domu. Wesołym chochlikiem. Wszędzie było jej pełno. Hrabia często ją zabierał na wycieczki. Uwielbiała też zwierzęta. Teraz te jego wyprawy, a właściwie obrazy, które z nich przywozi, to dla niej jedyne okno na świat. Już jestem. Jeszcze raz dzięki za asystę, Geralt. Co prawda twój wybryk kosztował mnie trochę nerwów. Ale ten dzień i tak... Jaki wybryk? Udany. Dobrze wiedzieć, że Wiedźmin też ma poczucie humoru. I potrafi czasem zrobić coś nieszablonowego. Tak. Szalony ze mnie chłopak. Proszę, oto twoja nagroda. Dzięki. Mam dla ciebie jeszcze jedną propozycję. Za jakiś czas organizuję wystawę moich prac dla kilkorga przyjaciół. 7 Może punktów. Zechcesz wpaść? Słabo. Pewnie, czemu nie? Jestem ciekawy, jak to wygląda. Czemu nie? Jeśli akurat będę w okolicy. Świetnie. W takim razie zapraszam do mnie. Zatrzymałem się u przyjaciela. Niedaleko wioski Frankolarts. Będę. Bywaj. Siedem punktów. No właśnie. I to jest to, czego się obawiałem. Wbiłem na 43 poziom. I niestety tutaj mi to niewiele zmieniło. Szkoda. Szkoda. Ale jednocześnie będę mógł sobie teraz odblokować. I mam tyle punktów. Następne punkty 2. Zabójcza kontra. Krwawa łaźnia. Przepływ adrenaliny to jest to. Przenikliwy chłód. Uwrażliwieniem na magię. Toksyczna krew. Kocie oczy to akurat mnie nie interesują. To jest fajne. Drugi życzek. Gdy żywotność spadnie do zera, staje się tymczasowo odporny na obrażenia i regenerujesz 100% żywotności. Tylko raz na 180 sekund. To jest fajne. Dobra. Aha, jeszcze jeden punkt potrzebuję. No nie ma lekko.
Przeciwnicy zabici w wyniku obrażeń z krytycznych odznaków eksplodują. No dobra. Nic niestety więcej nie odblokujemy. Liczba zbadanych mutacji wymaganych do odblokowania 8. Blokujemy jednego punktu. I teraz tak naprawdę ten trening siłowy, który tutaj mam, by mi się przydał, żeby go zdezaktywować, bo i tak tego nie korzystam. I troszeczkę sobie tutaj odzyskać punktów. Te 5 punktów by się tutaj przydało. Tak samo jak stąd, jak widzicie, wykorzystuję tylko 3 znaki, więc spokojnie mógłbym sobie tutaj zdjąć. To akurat jest przydatne, tarcza. Natomiast igni rzadko z tego korzystam. Tutaj mam jeszcze jakieś parę kontrola metabolizmu, z którego też chyba nie korzystam. Techniki szkoły gryfa. Mocne plecy od czasu do czasu, jeżeli jest taka potrzeba. No i chyba tak trzeba będzie zrobić, że ściągnąć sobie stąd punkty. A, i tak będzie dobrze. No, może w najbliższym odcinku właśnie poświęcę na właśnie przekonstruowanie mojego systemu punktów, które rozdałem. A tymczasem ten odcinek dobiega do końca. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, skomentujcie to odpowiednio. Bo tutaj jeszcze mam dodatkowe zlecenie. No to sobie zaraz tutaj przejdę. Natomiast widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki, bywajcie.